Nakładem wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się książka Ireny Sławińskiej, Filozofia Teatru, Wykłady Uniwersyteckie. Jest to zapis wykładów, które pani profesor wygłosiła dla doktorantów kul i dla doktorantów UMCS-u w 1993 roku. Te wykłady pokazywały pewną perspektywę rozumienia teatru i badania. Teatru, właśnie w takich bardzo wysokich perspektywach filozofii i teologii i współczesnej humanistyki, współczesnego literaturoznawstwa. Profesor Sławińska była pionierką w tych badaniach, i myślę, że ta książka jest chyba jedyną w Polsce książką, w której filozofia. Jest filozofia teatru jest wybita na punkt pierwszy. Nawet myślę w skali świata, filozofia teatru. Jako oddzielna publikacja, no, chyba nie istnieje. Jeśli są badania prowadzone przez filozofów, bo teat zawsze interesował filozofów yy, i teologów, to oczywiście oni mówią o filozofii teatru. Natomiast tu jest próba spojrzenia właśnie na teatr z perspektywy metafizycznej, z perspektywy pytania o człowieka, kim on jest i jak on się jawi na scenie.